Uwielbiam tę historię, Noe i Arka. Wielu nie dostrzega sensu tej opowieści. Myślą, że chodzi o gniew i złość Boga. Lubią, kiedy Bóg się złości. Zatem o czym jest ta historia? To historia o miłości, o wierze w siebie nawzajem. Zwierzęta pojawiały się parami, stały u swego boku, jedno przy drugim, tak jak Noe i jego rodzina. Wszyscy wchodzili do Arki parami. Mój mąż mówi, że Bóg mu kazał to zrobić. Co pan na to? To chyba szansa. Zapytam panią o coś. Jeśli ktoś modli się o cierpliwość, czy Bóg mu ją daje, czy raczej daje szansę na bycie cierpliwym? Jeśli ktoś modli się o odwagę, Bóg daje mu odwagę, czy szansę na to, by był odważny? Jeśli ktoś modli się o to, by rodzina się ze sobą zbliżyła, czy Bóg daje ciepłe uczucia, czy szansę, by się pokochali? Muszę lecieć. Mnóstwo klientów. Smacznego.